Kolejny odcinek Hurton TV i kolejny też odcinek z cyklu DSS Pro. Ze mną Marian Maroszek i Łukasz Biskupski. Zapraszam do oglądania. Cześć Łukaszu, cześć Marianie. W poprzednich odcinkach naszej wspólnej serii o DSS Pro poruszaliśmy już podstawową funkcjonalność samej platformy, a w ostatnim odcinku bardziej dokładnie przyjrzeliśmy się samemu modułowi podglądu w DSS Pro. A dziś? W dniu dzisiejszym, Maćku, przechodzimy do kolejnej sekcji, jaką zobaczymy kliencie aplikacji DSS, czyli do centrum zdarzeń. Centrum zdarzeń, czyli centrum wszystkich tych sytuacji, jakie sobie skonfigurujemy w samym oprogramowaniu, czyli wszystkich reakcji, jakie system ma podjąć na wskazane zdarzenie. Mamy tam oczywiście podgląd zdarzeń na żywo, czyli w czasie rzeczywistym, włącznie z obsługą tychże zdarzeń i koniecznością wymuszenia jakiejś reakcji na operatorze. Mamy również historię tychże zdarzeń, czyli możliwość przeglądania tego wszystkiego, co miało miejsce w przeszłości, włącznie z sortowaniem po urządzeniach czy po użytkownikach, tak żeby łatwiej było nam dojść do tego, czego szukamy. Mamy statystyki tychże zdarzeń, czyli możliwość podejrzenia na przykład, w których lokalizacjach dane alarmy występują najczęściej albo jakich alarmów jest najwięcej, dzięki czemu możemy nieco dostosować jakby konfigurację samego systemu. Jest tutaj również możliwość, nazwijmy to, konfiguracji czy podglądu tego, co dzieje się w centralach alarmowych, ale ten temat zostawimy sobie na inne spotkanie i dzisiaj go nie będziemy poruszać. Panowie, a jak wygląda kwestia zarządzania zdarzeniami? W module zarządzania zdarzeniami mamy listę zdarzeń, które nam się na żywo pojawiają, odświeżają. Możemy sobie zareagować na to, wymusić na operatorze, żeby podjął jakąś stosowną akcję. Gdyby nie był w stanie obsłużyć danego zdarzenia, oczywiście może to przekazać do innego operatora. Ze względu na wygodę użytkowania przez operatorów tego modułu zalecamy wystawienie tego okienka na dodatkowy monitor. Wtedy mamy jasną, przejrzystą sytuację ze wszystkimi zdarzeniami, które nam się pojawiają. Oczywiście one będą pogrupowane, będziemy wiedzieć, z jakiego urządzenia, z jakiej kamery dostaliśmy alarm, jakiego to jest typu alarm, czy to jest detekcja ruchu, czy to jest przecięcie linii, czy już jakieś tam funkcje inteligentne, czy to jakieś liczenie ludzi, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Oczywiście operator może nadać danej sprawie jakiś tam zwiększone priorytet. Co z perspektywy użytkownika może okazać się bardzo wygodne, jest to, że jeżeli klikniemy sobie na takie zdarzenie, które należy obsłużyć, czyli takie, które operator powinien w jakiś tam sposób obsłużyć, mamy tam dostęp tak naprawdę do wszystkiego, co nam potrzebne w tym zdarzeniu jest, czyli mamy jego lokalizację na e-mapie, jeżeli taką dodaliśmy wcześniej, mamy możliwość podglądu tego fragmentu nagrania, które jest jakby udokumentowaniem tegoż zdarzenia, jak również jest naprzód, także mamy wszystkie rzeczy niezbędne do tego, żeby jednoznacznie określić, czy zdarzenie miało rzeczywiście jakiś wpływ na funkcjonowanie systemu i na bezpieczeństwo samego obiektu. Jeśli chodzi o zdarzenia z inteligentnej analizy obrazu, czyli na przykład rozpoznawania twarzy, bądź też połączone z kontrolą dostępu, też od razu przy takim zdarzeniu dostaniemy informacje konkretnie o danej osobie przypisanej do tego zdarzenia. Okej, a co z historią samych zdarzeń? Tak, historia zdarzeń jest dość rozbudowana w przypadku naszego DSS-a. Przede wszystkim mamy możliwość podejrzenia, co zdarzyło się w przeszłości. Tak naprawdę wszystkie zdarzenia, jakie wystąpiły w naszym systemie, są tam dostępne. Można je dowolnie sortować, można je dowolnie przeszukiwać pod kątem bardzo różnych kryteriów. Nadal mamy to, co wspomniałem wcześniej, czyli podgląd, po kliknięciu takie zdarzenie mamy podgląd wszystkich jego niezbędnych detali, czyli nagranie, e-mapa plus potencjalnie zrzut ekranowy. Widzimy, czy takie zdarzenie zostało obsłużone, czy na przykład, że tak kolokwialnie powiem, wisi nadal i operator nie podjął żadnego zadania. Widzimy, czy to zdarzenie nie zostało na przykład przekazane do kogoś innego o wyższym statusie bądź wyższych uprawnieniach. Także tak naprawdę jesteśmy w stanie zweryfikować pełną historię tego, co w systemie się wydarzyło i co miało w nim miejsce. Okej, panowie, wspominaliście tutaj o statystykach. Jak to wygląda w praktyce? Tak, mamy cały moduł statystyczny, w którym możemy dowiedzieć się kilku interesujących rzeczy, czyli na przykład określić miejsca, z których przychodzi nam jakaś większa ilość alarmów,
wtedy możemy podjąć jakieś odpowiednie kroki w celu dodatkowego zabezpieczenia tego miejsca, nie wiem, dołożenia kamery albo wyświetlenia jej w większym podziale, żeby ten obraz był dominujący na danym podziale. Oczywiście te statystyki jesteśmy w stanie sobie filtrować poprzez różne okresy, czyli możemy robić to godzinowo, dziennie, miesięcznie. Dobra panowie, myślę, że moduł zdarzeń, o którym tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, dość szeroko omówiliśmy. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować nasz cykl tutaj ODSS Pro. Zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Dobra Maćku, jeszcze raz bardzo dziękujemy. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że również w tak licznym gronie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ja również wam bardzo dziękuję. Widzom Hurton TV również bardzo dziękuję za oglądanie materiału. Pozostawcie proszę subskrypcję pod kanałem, komentarz, co chcielibyście jeszcze zobaczyć, czego się dowiedzieć o DSS Pro między innymi. I widzimy się w przyszłym tygodniu, w czwartek, Hurton TV, YouTube. Do zobaczenia.